1 bis 8. Przeczytamy z Ewangelii Mateusza, 17 rozdział, od 1 do 8 wiersza. Ewangelia Mateusza, 17 rozdział, 1 wiersz. A po 6 dniach bierze z sobą Jezus Piotra i Jakuba i Jana, brata jego, i prowadzi ich na wysoką górę na osobność. I został przemieniony przed nimi i zajaśniało oblicze jego jak słońce, a szaty jego stały się białe jak światło. I oto ukazali się im Mojżesz i Eliasz, którzy z nim rozmawiali. Na to odezwał się Piotr i rzekł do Jezusa: Panie, dobrze nam tu być. I jeśli chcesz, rozbiję tu 3 namioty, dla Ciebie jeden, dla Mojżesza jeden i dla Eliasza jeden. Gdy on jeszcze mówił, oto obłok jasny okrył ich i oto rozległ się głos z obłoku: Ten jest Syn mój umiłowany, którego sobie upodobałem, Jego słuchajcie. A gdy to usłyszeli uczniowie, upadli na twarz swoją i zatrwożyli się bardzo. I przystąpił Jezus i dotknął się ich i rzekł: Wstańcie i nie lękajcie się. A podniósłszy oczy swe, nikogo nie widzieli, tylko Jezusa samego. Vom Herrn geliebte Geschwister, liebe Freunde, drodzy bracia i siostry, ich möchte uns ein paar Worte der Ermunterung geben. Chciałbym przekazać wam kilka słów pokrzepienia. Und was ermuntert uns mehr, als in das Angesicht unseres Herrn Jesus hineinzublicken? A cóż może nas bardziej pokrzepić, jak nie to, gdy spojrzymy w oblicze, czy na oblicze naszego Pana? Seinen Worten zu hören und das zu befolgen, was er uns sagt. I gdy będziemy słuchali słów Jego i czynili to, co On nam powiedział. Und wir haben hier einen wunderbaren Abschnitt aus dem Matthäus-Evangelium gelesen. I czytaliśmy tutaj piękny urywek z Ewangelii Mateusza. Ein Kapitel, was zwischen zwei Kapiteln eingerahmt ist. Jest to rozdział, który jakby znajduje się pomiędzy dwoma rozdziałami. Ein Abschnitt, der von besonderer Herrlichkeit strahlt. I jest to urywek, z którego promieniuje szczególna wspaniałość. Und die Herrlichkeit wird durch diesen Rahmen, der da drum ist, noch schöner. I przez to, że znajduje się w tym miejscu, to ta wspaniałość jest tym piękniejsza. Denn der Herr nimmt hier 3 Jünger mit. Tutaj widzimy, że Pan Jezus bierze 3 uczniów ze sobą, um ein wunderbares Bild zu zeigen. By pokazać pewien wspaniały, piękny obraz. Aber er hat sich im Kapitel vorher in ganz besonderer Weise offenbart. Ale w poprzednim rozdziale widzimy, że on się w szczególny sposób objawił. Der Herr Jesus ging ja durch die durch das Land. Pan Jezus szedł tam przez krainę. Und es gab viele Gerüchte, wer er denn sein mag. I było wiele domniemań, kim on może być. Und da fragt der Herr in Kapitel 16, Vers 13, wer sagen die Menschen, dass ich der Sohn des Menschen sei? I 16 rozdział, 13 wiersz, Pan Jezus mówi, czy pyta uczniów, za kogo ludzie uważają Syna Człowieczego? Er fragte, wer meinen wohl die Menschen, dass ich wirklich sei? I on ich po prostu pyta, jak myślicie, czy powiedzcie, za kogo ludzie mnie uważają, kim jestem? Und die Jünger hatten gut zugehört. I uczniowie dobrze nas przysłuchiwali się. Sie kamen sofort mit Antworten. I natychmiast odpowiedzieli. Vielleicht Johannes der Täufer? Może Jan Chrzciciel? Oder Elia, oder einer der Propheten, oder Jeremia? Albo też za Eliasza, czy jakiegoś innego proroka, czy też Jeremiasz? Keiner wusste so richtig, wer der Herr sein sollte. Żaden nie wiedział tak dokładnie, kim miałby być Pan. Und dann fragt der Herr die Jünger, ihr aber, in Vers 15, wer sagt ihr, dass ich sei? I Pan pyta ich w końcu, w 15 wierszu, a wy za kogo mnie uważacie? Was würden wir auf so eine Frage antworten? Co odpowiedzielibyśmy na takie pytanie? Wer sagst du, dass ich sei, wenn der Herr Jesus spricht? Gdyby do ciebie Pan Jezus powiedział, kim jestem, co byś powiedział? Wer ist das für uns, diese Person? Kim jest dla nas ta osoba? Der Petrus, der wird sofort mit einer Antwort dem Herrn hier entgegnen. Piotr od razu ma odpowiedź i daje ją Panu. Du bist der Christus.
Tyś jest Chrystus. Das ist dieser gesalbte Messias angekündigt im Alten Testament. To jest ten posłany Mesjasz, który był zapowiedziany w Starym Testamencie. Das hätten die anderen auch alle wissen können. To w zasadzie każdy inny mógł wiedzieć. Aber jetzt kriegt der Petrus noch eine Offenbarung. Ale Piotr ma teraz jeszcze dodatkowe objawienie. Und beschreibt den Herrn als der Sohn des lebendigen Gottes. I opisuje Pana jako Syna Boga Żywego. Woher wusste er das? Skąd on to wiedział? Dass wirklich er der Sohn des lebendigen Gottes ist. Że właśnie on jest tym Synem Boga Żywego. Gott hatte es ihm selbst offenbart. Sam Bóg mu to objawił. Sind wir uns dessen auch bewusst, dass der Herr Jesus tatsächlich der Christus, der Sohn des lebendigen Gottes ist? Jesteśmy tego świadomi, że Pan Jezus jest Chrystusem i jest Synem Boga Żywego? Dass wir es mit dem Sohn des lebendigen Gottes selbst zu tun haben? Że mamy do czynienia z samym Synem Boga Żywego? Dann dürfen wir auch die Worte aus Vers 18 auf uns anwenden. I wtedy możemy też słowa z 18 wiersza przełożyć do nas. Als dann der Herr zu Petrus selbst sagt, du bist Petrus. Gdy Pan mówi do Piotra, ty jesteś Piotr. Das ist ein Stein. Co jeśli to przetłumaczymy, oznacza ty jesteś kamień. Und dann sagt er diese berühmte und besondere Aussage, auf diesen Felsen werde ich meine Versammlung bauen. I dalej wypowiada te bardzo znane słowa, a na tej opoce zbuduję kościół mój. Das ist der Felsboden, der er selbst ist. I tą opoką jest sam Pan Jezus. Wie gewaltig groß diese wunderbare Zusage, dass er bauen wird. Jak wielka jest ta wypowiedź, że on sam będzie budował. Und es ist nicht irgendeine Kirche. I to nie jest jakiś tam kościół. Wie es heute viele Kirchen geht. Tak jak to w dzisiejszych czasach mamy mnóstwo różnych kościołów. Sondern der Herr sagt hier, meine Gemeinde oder meine Versammlung, meine Kirche. Ale Pan tutaj mówi, mój kościół, moje zgromadzenie. Das ist die Versammlung, in der er alle Rechte hat. To jest właśnie to zgromadzenie, w którym to on ma wszelkie prawa. Dieses Wort hat der Herr den Petrus gesagt. Te słowa Pan powiedział Piotrowi. Wenn wir sowas sagen, dann können wir leicht ein bisschen stolz werden. Gdyby to do nas było powiedziane, to pewnie mogli, albo moglibyśmy być dumni z tego. Wir haben fast den Eindruck, dass Petrus das ein wenig vielleicht geworden ist. I być może można odnieść takie wrażenie, że Piotr też poniekąd był dumny z tego, że on to usłyszał. Deshalb fällt auf, dass im nächsten Abschnitt ein Wort sagt, wo der Herr tadeln muss. Ale mamy w następnym wierszu słowa, gdzie Pan ich musiał troszkę przykarcić. Da sagt nämlich Petrus zu dem Herrn und er fing ihn an zu tadeln, Vers 22. Gott behüte dich, Herr, dies wird dir nicht widerfahren. Widzimy nawet w 22, jak Piotr mówi, Piotr wziąwszy go na stronę, począł go upominać, mówiąc, miej litość nad sobą, Panie, nie przyjdzie to na Ciebie. Der Herr hatte hier eine Ankündigung seiner Leiden und seines Todes getan. Pan wcześniej właśnie zapowiedział swoją śmierć i swoje cierpienia. Und Petrus ließ sich von Satan gebrauchen, weil der Herr selbst sagt in Vers 23, geh hinter mich, Satan. I w tym miejscu Piotr pozwolił, by szatan go użył. I widzimy odpowiedź Pana w 23 wierszu. Idź precz ode mnie, szatanie. Wir sollen nicht auf Menschen schauen, wir sollen auf den Herrn schauen. Nie powinniśmy patrzeć na ludzi, powinniśmy patrzeć tylko na Pana. Und das ist, was auch in den nächsten Versen folgt. I to jest to, co widzimy w następnych wierszach. Und im 28. Vers von Kapitel 16 lesen wir, wahrlich, ich sage euch, es sind einige von denen, die hier stehen, die nicht den Tod schmecken werden, bis sie den Sohn des Menschen haben kommen sehen in seinem Reich. I 28. wiersz czytamy, zaprawdę powiadam wam, że są wśród stojących tutaj tacy, którzy nie zaznają śmierci, aż ujrzą Syna Człowieczego przychodzącego w Królestwie swoim. Bis heute gibt es die Frage, ist denn hier der Sohn des Menschen schon in seinem Reich gekommen? Do dziś jest to pytanie, czy ten Syn w swoim Królestwie już przyszedł? Ist er schon hier wirklich gewesen? Czy był już tutaj? Die ganzen Jünger sind doch alle schon entschlafen. Przecież wszyscy ci uczniowie, którzy to słyszeli, już dawno zasnęli. Aber der Matthäus gibt eigentlich die Auflösung, indem das erklärt wird im nächsten Abschnitt.
Ale Mateusz daje wyjaśnienie tego w następnym urywku, który czytaliśmy. So ist die Bibel zusammengestellt. Właśnie tak jest Biblia zestawiona czy ułożona. Nämlich, dass diese Erscheinung, dass dieses Kommen in seinem Reich direkt im nächsten Abschnitt erklärt wird. Że właśnie to przyjście w Jego wspaniałości, w Jego Królestwie widzimy w następnym urywku. Und da wollen wir uns einmal ein klein bisschen mit beschäftigen. I chcielibyśmy się tym krótko zająć. Hier steht, und nach sechs Tagen nimmt Jesus den Petrus und so weiter mit. Czytamy, a po sześciu dniach bierze z sobą Piotra, Jakuba i tak dalej. Warum sechs Tage? Dlaczego sześć dni? Warum gibt es solche Angaben im Gottes Wort? Dlaczego właśnie takie sformułowania są nam przedstawione w Słowie Bożym? Jedes Wort in der Schrift hat seine Bedeutung. Każde słowo w Biblii ma swoje znaczenie. Nach dem sechsten Tag kommt der siebte Tag. Bo po szóstym dniu jest siódmy dzień. In der Schöpfung war das der Tag des Sabbats, der Ruhe. Jeśli chodzi o stworzenie, to był to sabat, był to dzień odpoczynku. Und genau das wird hier auch vorgestellt. I dokładnie tutaj jest to przedstawione. In der Weltenuhr kommt auch noch einmal der siebte Tag. In der Weltenuhr. Na, w tym zegarze świata jest też ten siódmy dzień. Das ist der Tag des tausendjährigen Reiches. To jest ten dzień, czy można, jeśli to tak możemy określić, to jest ten moment tysiącletniego królestwa. Das ist dann, wenn der Herr Jesus auf dieser Erde in seinem Friedensreich regieren wird. I to będzie wtedy, gdy Pan Jezus będzie w tym swoim tysiącletnim królestwie pokoju panował na tej ziemi. Und das wird uns hier vorgestellt. To jest tutaj nam przedstawione. Ein wunderbarer Blick in die Zukunft. Cudowne spojrzenie na przyszłość. Und er nimmt da drei Zeugen mit. I Pan bierze z sobą trzech świadków. Petrus, Jakobus und Johannes. Piotr, Jakub i Jan. Ach, diese drei Jünger, die haben wir so gerne. Tych trzech chyba tak każdy z nas tak bardzo lubi. Der Herr hat die oft mitgenommen. Pan często ich brał ze sobą. Die waren Zeugen. Oni byli tymi świadkami. Von der Auferstehung der Tochter des Jairus. Jeśli chodzi o to zmartwychwstanie córki Jaira. Hier auf dem Berg der Verklärung. Tutaj, na Górze Przemienienia. Und auch im Garten Getsemane. I również w Ogrodzie Getsemane. Wir wissen, dass zum Beispiel der Johannes den Garten Getsemane fast gar nicht erwähnt. I też wiemy, że Jan prawie nie wymienia w ogóle tego ogrodu Getsemane. Er spricht in seinem Evangelium gar nicht von der Gelegenheit des Gebetes des Herrn dort. On nie pisze o tej modlitwie Pana tam. Aber diese Begebenheit hier, die haben die Jünger nicht vergessen. Ale tego zdarzenia ci uczniowie nie zapomnieli. Wenn wir einmal dem Herrn begegnet sind, dann werden wir das nie vergessen. Jeśli ktoś z nas raz spotka Pana, ten tego spotkania nigdy nie zapomni. Der Petrus hat das nie vergessen. Piotr nigdy tego nie zapomniał, tego zdarzenia. Und ich wünsche, dass du auch einmal so eine Begegnung hast mit dem Herrn Jesus. I życzę tego każdemu, kto jeszcze nie przeżył, by takie spotkanie mógł przeżyć w swym życiu. Dass er dir in dein Leben hineinscheint. Aby on objawił się tobie w twoim życiu. Und du das, dass du das nie mehr vergisst. I abyś tego momentu nigdy nie zapomniał. Der Petrus schreibt viele Jahre später über dieses Ereignis. Piotr wiele lat później napisał o tym zdarzeniu. Und wir schauen uns das mal an, wie Petrus diese Begegnung viele Jahre später in seinem zweiten Brief schreibt. I spójrzmy, jak Piotr to opisuje w swoim drugim liście. In seinem zweiten Brief schreibt der Apostel Petrus im ersten Kapitel. Drugi list Piotra, pierwszy rozdział. Wir lesen die Verse 16 bis 16 bis 18. Przeczytamy od 16 do 18 wiersza. Gdyż oznajmiliśmy wam moc i powtórne przyjście Pana naszego Jezusa Chrystusa, nie opierając się na zręcznie zmyślonych baśniach, lecz jako naoczni świadkowie Jego wielkości. Wziął on bowiem od Boga Ojca cześć i chwałę, gdy taki go doszedł głos od majestatu chwały. Ten jest Syn mój umiłowany, którego sobie upodobałem. A my, będąc z Nim na świętej górze, usłyszeliśmy ten głos, który pochodził z nieba. Er spricht von einer kraftvollen Herrlichkeit. On tutaj mówi o tej wielkiej chwale. Haben wir sowas schon mal gesehen? Widzieliśmy już coś takiego?
Sind wir ganz ehrlich, haben wir mal eine prachtvolle Herrlichkeit Jesu Christi gesehen? Bądźmy szczerzy wobec siebie. Czy widzieliśmy tą pełną chwałę Jezusa Chrystusa? Wir wissen das, dass in der Schrift einige diese prachtvolle Herrlichkeit gesehen haben. Wiemy z Pisma, że są tacy, czy byli tacy, którzy właśnie tą wielką chwałę Pana zobaczyli. Ich denke in diesen Augenblicken an Apostelgeschichte 9. Myślę teraz też o Dziejach Apostolskich, 9 rozdział. Als der Saulus sich Damaskus näherte, da steht in Apostelgeschichte 9, Vers 3, vielleicht liest du den Vers mal vor. I w Dziejach Apostolskich, 9 rozdział, gdy Saul zbliża się do Damaszku, 3 wiersz. I stało się w czasie drogi, że gdy się zbliżał do Damaszku, olśniła go nagle światłość z nieba. Da hat er ein Licht gesehen, nun dieses Licht wird immer größer. I on tutaj zobaczył światło, to światło, które potem czy było tylko coraz większe. Diese Begegnung von Saulus mit dem Herrn wird uns dreimal mitgeteilt. To spotkanie Saula z Panem jest 3-krotnie wspomniane w Biblii. Von jeder Beschreibung wird uns das Licht als noch heller vorgestellt. I to jest nam opisane w sposób taki stopniujący. Za każdym razem ta światłość jest przedstawiona jako coraz jaśniejsza. Der Paulus hat die Herrlichkeit Gottes gesehen. Paweł widział tą światłość, tą wspaniałość Bożą. Und es gibt noch eine Stelle. Jest jeszcze jedno miejsce. In Apostelgeschichte 7. Dzieje apostolskie, 7 rozdział. Da beschreibt der Stephanus. Tu mamy Szczepana. Wie denn Abraham aus Ur in Chaldea ausgerufen worden ist. On opowiada, czy on mówi, Szczepan, jak Abraham został wezwany z Ur Chaldejskiego. Der ist hier rausgezogen und wusste überhaupt nicht, wo er hinkommen sollte. Wyszedł z tego Ur i poszedł, nie wiedząc, dokąd idzie. Aber der Abraham hatte eine Begegnung gehabt, die er nie vergessen hat. Ale Abraham wtedy właśnie miał spotkanie, którego nigdy nie zapomniał. In Apostelgeschichte 7, Vers 2 spricht Stephanus, vielleicht liest den Vers vor. Drugi wiersz, 7 rozdział, 2 wiersz. On zaś odrzekł, mężowie, bracia i ojcowie, słuchajcie. Bóg chwały ukazał się ojcu naszemu Abrahamowi, gdy był w Mezopotamii, zanim zamieszkał w Haranie. Wenn wir einmal die Herrlichkeit Gottes sehen, jeśli raz zobaczymy chwałę Bożą, dann werden wir dadurch motiviert, Wege des Gehorsams zu gehen. To będzie to dla nas motywacją, by iść tą drogą posłuszeństwa. Das wird uns nie verlassen. To nigdy tego nie zostawi, to nas nigdy nie opuści. Hat hier schon jeder diesen Gott der Herrlichkeit einmal gesehen? Czy tu każdy z nas widział tego Boga chwały? Der Apostel Paulus, der spätere Apostel Paulus, war 3 Tage lang blind. Apostoł Paweł, później on został Pawłem nazwany, przez 3 dni po tym spotkaniu był ślepy. Und wenn man einmal blind gewesen ist, dann wird man das nie vergessen. A jeśli się oślepnie, to tego człowiek nigdy nie zapomina. Und das wurde Paulus oder der damalige Saulus noch für ein gewaltiges Werkzeug Gottes. I wtedy jeszcze Saul, potem Paweł, z jakim wielkim był narzędziem Bożym. Mögen wir alle einmal in dieses Licht hineingestellt sein? Oby każdy z nas był postawiony w tym świetle. Um zu erkennen, wie sündig wir sind. Aby rozpoznać, jak grzesznymi jesteśmy. Und wie heilig Gott ist. I jak święty jest Bóg. Wir kommen zurück auf Matthäus 17. Wracając do Mateusza 17. Hier werden uns also 3 Jünger vorgestellt. Und diese 3 Jünger führt der Herr Jesus für sich allein auf einen hohen Berg. I tu mamy 3 uczniów przedstawionych i tych 3 uczniów bierze Pan Jezus ze sobą na wysoką górę. Das ist immer interessant, wenn in der Bibel auf einmal von einem Berg die Rede ist. To jest ciekawe, za każdym razem, gdy w Biblii jest napisane o, czy jest opisana góra. Dann ist das nicht nur, damit das etwas ein anderer Ort ist. To nie jest opis tylko po to, aby zmienić krajobraz. Sondern das sind Augenblicke in der Bibel, wo uns etwas Besonderes mitgeteilt wird. Ale to są chwile, gdzie szczególne rzeczy są nam przedstawione w Biblii. Wir wissen, dass die Bergpredigt daher kommt, dass der Herr Jesus auf einem Berg war. Wiemy, że kazanie na górze wzięło swoją nazwę stąd, że Pan Jezus właśnie kazał, czy głosił na górze. Das ist in Matthäus 5. Mateusza 5. Und wir haben auch noch eine Stille. I mamy jeszcze jedno miejsce. Ich
Ich denke an den an das letzte Kapitel des Matthäus Evangeliums. Ostatni rozdział Ewangelii Mateusza. Bevor der Herr dann den Jüngern entweicht, wobei das nicht in Matthäus beschrieben wird. Zanim Pan Jezus opuści uczniów, wo sie die Jünger den wunderbaren Auftrag kriegen, hinauszugehen, alle Nationen zu Jüngern zu machen. Gdzie uczniowie otrzymują to zadanie, aby wszystkich iść im 19 wiersz ostatniego rozdziału. Idźcie tedy i czyńcie uczniami wszystkie narody, chrzcząc je w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Steht in Mateusz 28, vers 16, dass sie an den Berg nimmt. To ten 28 rozdział, 16 wiersz czytamy. 11 uczniów poszło do Galilei na górę, gdzie im Jezus przykazał. Sagt dort, siehe, ich bin bei euch, der letzte Vers im Matthäus Evangelium. Alle Tage bis zur Vollendung des Zeitalters. I tam usłyszeli to słowa, ostatnie zdanie tej Ewangelii, a oto ja jestem z wami po wszystkie dni, aż do skończenia świata. Augenblicke von besonderer Bedeutung. To są chwile, które mają szczególne znaczenie. Und wir kennen ein bisschen die Geschichte, auf einmal erscheint da Mose und Elia. I myślę, że każdy z nas zna tą historię. Widzimy tutaj, że nagle pojawia się Mojżesz i Eliasz. Vielleicht einen kleinen Blick nach vorne. Może krótkie spojrzenie naprzód. Denn dies ist ein wunderschönes Bild von dem, was da im tausendjährigen Reich sein wird. To jest ten wspaniały obraz tego, co będzie w tysiącletnim królestwie. Im tausendjährigen Reich werden Jünger auf dieser Erde sein, die drei Jünger Petrus, Jakobus und Johannes. W tysiącletnim królestwie uczniowie będą na tej ziemi, właśnie tak jak Piotr, Jakub i Jan. Aber da werden auch Heilige im Himmel sein. Ale będą też święci w niebie. Und der Mose ist Repräsentant für eine Gruppe. Mojżesz jest reprezentantem jednej grupy. Und auch Elia ist Repräsentant einer Gruppe. I również Eliasz jest reprezentantem drugiej grupy. Mose ist gestorben. Mojżesz zmarł. Elia ist aufgefahren gen Himmel. Eliasz został wzięty do nieba. Beide waren in besonderer Weise mit dem Gesetz verbunden. Obaj w pewien sposób byli związani czy powiązani zakonem. Mose war der Gesetzesgeber. Mojżesz był tym, który dał ludowi zakon. Und Elia hat das Volk als der große Prophet das Gesetz wiedergegeben. A Eliasz jako ten wielki prorok ten zakon jak gdyby na nowo przedstawił ludowi, przedłożył, na nowo go dał. So werden im Himmel einmal welche sein, die entrückt worden sind. I tak też w niebie będą tacy, którzy zostali pochwyceni jako żyjący. Vielleicht gehören wir alle dazu. Może my wszyscy tak spotkamy Pana. Aber auch solche, die durch den Tod hindurchgegangen sind. Ale i tacy, którzy musieli przejść przez śmierć. Was wird das einmal sein? Co to? Jaki będzie ten moment kiedyś? Wenn wir den Herrn Jesus sehen werden von Angesicht zu Angesicht. Gdy po raz pierwszy zobaczymy Pana twarzą w twarz, takim jakim jest. Und dafür steht hier ein ganz interessanter Ausdruck. I tutaj mamy bardzo ciekawe wyrażenie na to. Denn es steht in Vers 2 und er wurde vor ihnen verwandelt. Drugi wiersz. I został przemieniony przed nimi. Ihr Kinder, ich glaube, ihr kennt auch den Ausdruck, der hier steht. Myślę, że dzieci też znają to wyrażenie, które tu jest napisane. Das ist etwas, was wir aus dem täglichen Leben kennen. To jest coś, co znamy z naszego życia codziennego. Und jeder Biologielehrer freut sich immer, wenn er dieses erklären kann. I każdy, kto uczy, czy nauczyciel biologii, bardzo się cieszy, gdy może to wyjaśnić. Denn hier steht ein Ausdruck im Griechischen, der heißt metamorphein. Bo tu mamy to wyrażenie, które po grecku brzmi, tak jak brat powiedział. Und dieses Metamorphose ist ein schwieriges Wort. Po naszemu metamorfoza jest to trudne słowo. Man kann sich das nicht vorstellen, was das heißt. W zasadzie to trudno sobie wyobrazić, co to znaczy. Aber jeder kennt so Raupen, die so ganz viel Laub fressen. Ale każdy zna gąsienicę. Und wenn die sich verpuppen, dann bleiben die auf einmal mehrere Tage verpuppt. One tworzą sobie taki kokon i przez kilka dni w tym kokonie są. Und auf einmal kommt aus dieser Puppe eine Metamorphose, ein Schmetterling hervor. I nagle z tego kokonu wychodzi piękny motyl. Er hat eine wunderbare Farbe und fliegt eigentlich nur in der Luft. I motyla znamy jako bardzo pięknie ubarwionego, który lata w powietrzu. To jest eine Freude für jeden, der so einen Schmetterling beobachtet. I każdy, kto patrzy na motyla, cieszy się, bo po prostu sprawia to radość. Die Raupe, die hängt nur unten am Blatt auf der Erde. Ta gąsienica
przebywa na liściu, na jakimś drzewie, jest związana z tą ziemią. Und der Schmetterling ist eigentlich ein Tier, was sich nur in der Luft befindet. A motyl jest związany zawsze z powietrzem, z tą taką, z unoszeniem się. So eine gewaltige Umwandlung. Tak. Sehen wir in der Natur. W naturze właśnie możemy zobaczyć tak potężne przeobrażenie. Was wird das hier gewesen sein? Sie sind verwandelt worden. I coś to tu musiało być, on został przemieniony. Und nicht nur sie, sondern von dem Herrn wird etwas beschrieben. I nie tylko oni, ale tu jest opisane coś o Panu. Da steht, und sein Angesicht leuchtete wie die Sonne. I czytamy, zajaśniało oblicze jego jak słońce. Wir können kaum in die Sonne hineinschauen, ohne dass wir Augenschmerzen kriegen. Żaden z nas nie jest w stanie spojrzeć na słońce i nie mieć, czy nie uszkodzić sobie oczu. Aber hier wird gerade von dem Angesicht des Herrn gesprochen, dass es leuchtete wie die Sonne. Tu jest mowa o obliczu, o twarzy Pana, które jaśniała jak słońce. Was wird das mal sein, wenn wirklich diese Sonne aufgehen wird? Cóż to będzie, jak kiedyś naprawdę to słońce wzejdzie? Wir kennen das, den Ausdruck aus dem letzten Propheten des Alten Testamentes. To wyrażenie znamy z ostatniego proroka Starego Testamentu, Malachiasza. Aus Malachi 3 in Vers 20 lesen wir aber euch, die ihr meinen Namen fürchtet, wird die Sonne der Gerechtigkeit aufgehen mit Heilung in ihren Flügeln. Trzeci rozdział, 20 wiersz, ale dla was, którzy boicie się mojego imienia, wzejdzie słońce sprawiedliwości z uzdrowieniem na swoich skrzydłach. Das wird das sein, wie der Herr Jesus erscheinen wird. To będzie miało miejsce, gdy Pan się objawi. Er wird wie so ein Licht erscheinen. On objawi się właśnie jako takie światło. Und wir lesen das auch im Matthäus 24. I to też czytamy w Mateusza 24. Dass die Ankunft des Sohnes des Menschen sein wird wie ein Blitz, der ausfährt von Osten und leuchtet bis zum Westen. Matthäus 24, Vers 27. 24 rozdział Mateusza, 27 wiersz. Gdyż jak błyskawica pojawia się od wschodu i jaśnieje aż na zachód, tak będzie z przyjściem Syna Człowieczego. Das ist Licht, das ist Strahlen. To jest właśnie to, to światło, to promienienie. Und dann steht ja auch, seine Kleider wurden weiß wie das Licht. A szaty jego stały się białe jak światło. Was ist das? Was muss das ein herrlicher Anblick gewesen sein? Cóż za wspaniały obraz to był. Wenn wir das in den anderen Evangelien vergleichen, in Markus 9 und Lukas 9. Jeśli porównamy to z innymi Ewangeliami, Marka 9 i Łukasza 9. Das ist das schon besonders, weil der Charakter des Evangeliums gerade das wiedergibt, wie das hier beschrieben wird. To pokazuje nam to właśnie charakter Ewangelii, która oddaje ten urywek. Aber hier sehen wir dann, dass Mose und Elia erschienen. Ale widzimy dalej, że tutaj objawili, ukazali się też Mojżesz i Eliasz. Ich glaube, wir wären alle gerne dabei gewesen. Myślę, że każdy z nas chętnie chciałby być przy tym. Zeugen davon zu sein, dass Mose und Elia plötzlich da vor dem Podium stehen. Świadkiem tego, że nagle pojawił się Mojżesz i Eliasz przed Panem. Da müssen wir uns ja die Frage stellen, woher wussten wir eigentlich, dass das Mose war? Musielibyśmy sobie teraz postawić pytanie, skąd oni wiedzieli, że to był właśnie Mojżesz i Eliasz? Hatte der Elia hier so ein Namensschild? Eliasz miał jakiś identyfikator ze sobą? Woher wussten die, dass das Mose war? Woher wussten die, dass das Elia war? Skąd wiedzieli, że to był właśnie Mojżesz i to był właśnie Eliasz? Liegt da vielleicht nicht etwas drin für uns? Czy tu nie ma pewnej nauki dla nas? Wenn wir einmal beim Herrn sein werden, dann werden wir einander erkennen. Gdy będziemy kiedyś u Pana, to każdy będzie, będziemy siebie rozpoznawali. Dann werden wir einander wiedererkennen. Poznamy się wzajemnie. Was wird das gewaltig sein, wenn du deine Lieben wieder siehst? Cóż, jak wielkie to będzie, gdy tych, których miłowałeś tutaj na tej ziemi, znowu tam zobaczysz. Und wir werden sie anschauen und wir werden sie sofort erkennen. Spojrzymy na nich i natychmiast będziemy wiedzieli, że to są właśnie oni. Vielleicht dürfen wir diese Anwendung hier auch ziehen. Może właśnie to możemy z tego urywku wziąć dla siebie. Mose und Elia. Mojżesz i Eliasz. Und wenn wir hier dann sehen, dass sie sich unterreden. I widzimy, że oni rozmawiali. Dann steht überhaupt nicht bei, worüber sie gesprochen haben. To nie ma jest tu napisane, o czym rozmawiali. Aber das lesen wir im Lukas Evangelium. Ale to możemy przeczytać w Ewangelii Łukasza. Wir schlagen mal einmal Lukas 9 auf. Otwórzmy Łukasza 9.
Und wir lesen den 31. Vers, Lukas 9, Vers 31. Diese erschienen in Herrlichkeit und besprachen seinen Ausgang, den in Jerusalem erfüllen sollte. 30. Wiersz. Rozmawiali z nim, byli to Mojżesz i Eliasz i dalej, którzy ukazali się w chwale i mówili o jego zgonie, który miał nastąpić w Jerozolimie, albo o jego wyjściu do Jerozolimy. Worüber haben die sich unterhalten? O czym rozmawiali? Über seinen Ausgang. O jego wyjściu. Wir würden ja heute sagen, also es gibt doch viel bessere Ausgänge noch. My dzisiaj byśmy powiedzieli, są ciekawsze tematy. Im Griechischen steht da das Wort Exodus. W języku greckim jest to słowo Exodus. Wir kennen ein Buch, was auch so benannt wird, das zweite Buch Mose. Druga Księga Mojżeszowa jest też tak nazywana. Dieser Mose hatte doch das Volk herausgeführt aus Ägypten. Ten Mojżesz właśnie wywiódł ten lud z Egiptu. Da hätte man doch lange drüber sprechen können. Można by o tym długo rozmawiać. Und auch Elia ist mit diesem Sturmwind im Wagen des Feuers gen Himmel gefahren. I również Eliasz w tym, na tym rydwanie ognistym wstąpił do nieba. Was war das für ein Auszug? Cóż to musiało być za wyjście? Nein, es ging hier um den Ausgang, den der Herr in Jerusalem haben sollte. Nie, to było to wyjście Pana z Jerozolimy. Das ist das, woran wir in Ostertagen schon mal denken dürfen. To jest to, co w czasie teraz tych świąt Wielkiej Nocy, o czym też możemy sobie pomyśleć. Und das ist das, worauf das Auge des Herrn von Kapitel 9 an Lukas 9 gerichtet war. I to jest to, ten temat, na który oko Pana było skierowane tutaj w Łukasza 9. Diesen besonderen Ausgang, den nehmen würde in Jerusalem, to szczególne wyjście, jak on miał wyjść z Jerozolimy, indem vor Jerusalem gestorben ist. Gdy on zmarł za Jerozolimą. Die Grundlage dafür, dass überhaupt diese Jünger einmal das tausendjährige Reich so erleben dürfen. To jest właśnie podłożem tego, że uczniowie to tysiącletnie królestwo w ten sposób mogli przeżyć. Das war Thema von den dreien. To było właśnie tematem tych trzech, o którzy o tym rozmawiali. Petrus, Jakubus und Johannes haben zugehört. Piotr, Jakub i Jan przysłuchiwali się. Wie lange können wir zuhören, wenn sich andere unterhalten über den Ausgang des Herrn in Jerusalem? Jak długo potrafimy przysłuchiwać się, gdy inni rozmawiają o wyjściu Pana z Jerozolimy? Was ist das herrlich, wenn wir jeden Sonntag seinen Tod noch verkündigen dürfen? Jakże cudownym jest to, gdy każdej niedzieli możemy obchodzić śmierć, pamiątkę śmierci Jego. Dann denken wir an seinen Ausgang. Wtedy myślimy o Jego wyjściu. Dann wird uns das nie langweilig. To nigdy nam się nie znudzi. Dann sehen wir immer größere Schönheiten von diesem Ausgang. Możemy obserwować coraz to większe, różne piękności z tym związane. Der Petrus, ich gehe zurück nach Matthäus 17. Wracając do Mateusza 17. Der konnte scheinbar nicht lange zuhören. Wydaje się, że nie potrafił zbyt długo się przysłuchiwać. Piotr nie potrafił zbyt długo się przysłuchiwać. Er wollte auch etwas dazu beitragen. Też chciał dodać coś do tej rozmowy. Er sagt, Herr, es ist gut, dass wir hier sind. I mówi, Panie, dobrze nam tu być. Ja, das ist manchmal gut, wenn wir da sind, wo der Herr ist. Tak, to jest dobre, jeśli jesteśmy tam, gdzie jest Pan. Sind wir gerne an dem Ort, wo der Herr selbst ist? Czy chętnie jesteśmy na takim miejscu, gdzie Pan jest? Der Petrus sagte, es ist gut. Piotr mówi, dobrze nam tu być. Und glaubt dann, etwas tun zu müssen. I on sobie zaraz pomyślał, że natychmiast trzeba coś zrobić. Hat vor, Hütten zu bauen. I chciał trzy namioty rozbić. Wie kommt auf so einen Gedanken? Skąd taka myśl u niego? Scheinbar ist der Anblick von Mose so besonders gewesen, dass direkt an das Laubhüttenfest denkt. Być może to, że zobaczył Mojżesza, pomyślał zaraz o święcie Szałasów. Oder hat daran gedacht, dass Gott auch diese Stiftshütte hatte in der Wüste. Albo pomyślał, że Bóg miał ten namiot zgromadzenia na pustyni. Wir können das nicht genau erkennen. Nie potrafimy tego dokładnie wyjaśnić. Und das eigentlich Schöne ist, dass zuerst den Herrn erwähnt. Dir eine, Mose eine, Elia eine. W zasadzie to, co
dobre czy piękne mogłoby być to, że wymienia najpierw Pana dla Ciebie jeden, dla Mojżesza jeden i dla Eliasza jeden. Wobei wir schon wissen dürfen, dass der Herr natürlich der jüngste unter den dreien war. Ale też wiemy, że Pan Jezus był najmłodszy z tych trzech. Er hat also den Fokus auf die richtige Person. A więc można powiedzieć, że był skupiony na tej właściwej osobie. Haben wir auch den Fokus immer auf die richtige Person, auf den Herrn? Czy i my jesteśmy skupieni na Panu, na tej właściwej osobie? Er beantwortet Fragen bis heute. Bo on odpowiada na pytania po dziś dzień. Ich habe sogar den Eindruck, dass er Fragen beantwortet von dem Mose. I mam wrażenie, że odpowiada na pytania, które Mojżesz stawiał. Mose hatte einige Fragen, bo Mojżesz miał pewne pytania, die ihm eigentlich nie beantwortet worden sind, na które nie uzyskał jeszcze odpowiedzi, bis zu diesem Kapitel, aż do tego rozdziału. Vielleicht schauen wir uns die drei Fragen einmal an. Może spójrzmy na te trzy pytania Mojżesza. Die erste Frage ist in 2. Mose 33. Pierwsze pytanie jest w 2. Mojżeszowej 33. Da steht in Vers 13 und nun, wenn ich denn Gnade gefunden habe in deinen Augen, so lass mich doch deinen Weg oder deine Wege wissen, dass ich dich erkenne. 13 wiersz, 33 rozdział, 13 wiersz. Toteż, jeśli znalazłem łaskę w oczach Twoich, daj mi poznać zamysły Twoje, abym Cię poznał i wiedział. Welche Wege suchte der Mose? Jakich dróg szukał Mojżesz? Er hat ihn nicht gefunden. Nie znalazł ich. Aber am Berg der Verklärung ging es um den Ausweg. Ale na drodze, na górze przemienienia chodziło o tą drogę wyjścia. In dem gleichen Kapitel, 2. Mose 33, heißt es in Vers 18. I ten sam rozdział, 18 wiersz. Lass mich doch deine Herrlichkeit sehen. Pokaż mi, proszę, chwałę Twoją. Hat er wirklich die Herrlichkeit sehen können? Czy on naprawdę mógł zobaczyć tą chwałę? Er konnte sie von hinten sehen. Od tyłu mógł obejrzeć. Aber hier, auf dem Berg der Verklärung, konnte Mose direkt in die Herrlichkeit des Herrn schauen. Ale tutaj, na tej górze przemienienia, Mojżesz mógł w pełnej okazałości spojrzeć, czy zobaczyć chwałę Pana. In 5. Mose 3 haben wir ein drittes Verlangen, lass mich doch. I w 5. Mojżeszowej, 3. rozdział, mamy trzecie pragnienie Mojżesza. In 5. Mose 3, Vers 25 heißt es, 25. wiersz. Lass mich doch hinüberziehen und das gute Land sehen, das jenseits des Jordan ist, dieses gute Gebirge und den Libanon. 3. rozdział, 25. wiersz 5. Mojżeszowej. Pozwól, proszę, niech i ja przejdę i zobaczę tę piękną ziemię, która leży za Jordanem, te piękne góry i Liban. Ja, das gute Land durfte er sehen. Tak, tą piękną ziemię, ten dobry kraj mógł zobaczyć. Aber hier auf dem Berg der Verklärung scheint er in diesem guten Land wirklich gewesen zu sein. Ale tutaj na tej górze przemienienia on znalazł się w tym pięknym, dobrym kraju. Unser Verlangen wird gestillt in der Person des Herrn Jesus. Jego pragnienia zostały zaspokojone w osobie Pana Jezusa. Auch dein tiefstes Verlangen. I również auch dein. Auch dein. I również twoje największe pragnienia w nim są mogą być w nim zaspokojone. Während, ich bin zurück in Matthäus 17, während Petrus noch redete, da überschattete sie eine lichte Wolke. Piąty wiersz, gdy on jeszcze mówił, oto obłok jasny okrył ich. Der Petrus redet und sofort kommt auf einmal eine Wolke an. Piotr zaczął mówić i natychmiast ten obłok zjawia się. Und hier steht der Ausdruck, es überschattete sie eine lichte Wolke. I tutaj mówi, jest napisane, oto obłok jasny albo obłok światła okrył ich. Das ist ein seltener Ausdruck, der bedeutet, dass die Wolke in sich Licht war. To jest coś rzadkiego, bo tu znaczy, że ten obłok był światłością samą w sobie. Woher kennt ihr so eine lichte, strahlende Wolke? Skąd mamy taki, czy znamy taki jasny obłok? Das ist die Shechina, das ist diese Wolke in der Wüste und die über dem Stiftshütte und dem Tempel stammt. To jest właśnie ten obłok, który był na pustyni, który był nad namiotem zgromadzenia. Ich habe hier in der deutschen Version noch eine Anmerkung stehen. Das heißt, dieses Überschatten, das ist dasselbe Wort wie in 2. Mose 40, Vers 35.
W niemieckiej Biblii mamy dodatek, że to słowo na okrył ich jest użyte to samo słowo, które mamy w drugiej Mojżeszowej. Das letzte Kapitel, 2. Mose. Ostatni rozdział drugiej Mojżeszowej. Und da ist gerade die Herrlichkeit, die über der Stiftshütte die sich niederlässt. I tam jest opis, jak ta chwała stąpiła na namiot zgromadzenia. Das ist etwas ganz gewaltig Großes. To jest coś potężnego, coś wielkiego. Und gerade deshalb, weil auf einmal eine Stimme erscheint oder erklingt. I dokładnie w tym momencie rozbrzmiewa głos. Aus dieser Wolke kommt eine Stimme. Z tej chmury rozlega się głos. Wir wissen, dass diese Stimme hier aufgeschrieben ist. Dieser ist mein geliebter Sohn, an dem ich Wohlgefallen gefunden habe. I znamy to miejsce. Ten jest syn mój umiłowany, którego sobie upodobałem. Auch diese Worte waren schon einmal über den Herrn gesprochen worden. Te słowa już były raz wypowiedziane w odniesieniu do Pana. In Matthäus 3 am Jordan in Vers 17 im letzten Vers. Mateusza 3, 17. Dieser ist mein geliebter Sohn, an dem ich Wohlgefallen gefunden habe. Rozległ się głos z nieba, ten jest syn umiłowany, którego sobie upodobałem. Das hat sich bei dem Petrus so eingeprägt, dass er das, wie ich gerade schon sagte, in 2. Petrus 1 nochmal wiederholt. To zrobiło na Piotrze tak wielkie wrażenie, że powtarza to jeszcze raz w 2. Piotra, co czytaliśmy. Vielleicht haben wir noch ein paar Sekunden über diesen wunderbaren Ausdruck nachzudenken. Może mamy kilka sekund, by się nad tym zastanowić. Es geht um diesen einen. Chodzi tutaj o tego jedynego. Und das ist nicht ein geliebter Sohn, sondern mein geliebter Sohn. I to nie jest jakiś ten umiłowany syn, tylko mój umiłowany syn. Ein Sohn aus Liebe. Jest to syn miłości. Und gerade an diesem Sohn hatte der Vater Wohlgefallen. I dokładnie w tym synu ojciec ma upodobanie. Ich bin mir davon bewusst, dass der Petrus, Jakobus und Johannes sofort wussten, was das bedeutete. I jestem przekonany, że Piotr, Jakub i Jan doskonale natychmiast od razu wiedzieli, co to znaczy. Die kannten ihre Bibel. Oni znali swoje Biblię. Und ich gewinne den Eindruck, dass gerade 3 Bibelverse aus dem Alten Testament in diesem Vers gipfeln. I mam wrażenie, że właśnie 3 miejsca ze Starego Testamentu w tym wierszu są przedstawione. Und zwar jeweils ein Vers aus den 3 Teilen des Alten Testamentes. Mose, die Propheten und die Psalmen. I mianowicie każdy wiersz z 3 części Starego Testamentu, więc z ksiąg Mojżeszowych, z proroków i z psalmów. Lass uns die 3 Verse noch zusammen lesen. Otwórzmy jeszcze raz te 3 wiersze. Der erste aus 1. Mose 22, Vers 2. Pierwsza Mojżeszowa 22, 2. wiersz. Und er sprach, das ist Gott zu Abraham, nimm deinen Sohn, deinen einzigen, den du lieb hast, den Isaak. I rzekł Bóg, weź syna swego, jedynaka swego Izaaka, którego miłujesz. Das ist das erste Mal, dass in der Schrift der Ausdruck Liebe vorkommt. To jest pierwsze miejsce, gdzie w Biblii pojawia się słowo miłość, miłujesz. Und die Erfüllung dieses Verses, die wahre Erfüllung, finden wir auf dem Berg der Verklärung, in Christus. I spełnienie tego mamy właśnie na Górze Przemienienia w Chrystusie. Den 2. Vers aus dem Propheten Jesaja 42. 2. Wiersz z Izajasza 42. Jesaja 42, Vers 1. Pierwszy wiersz. Siehe, mein Knecht, den ich stütze, mein Auserwählter, an dem meine Seele wohlgefallen hat. Pierwszy wiersz. Oto sługa mój, którego popieram, mój wybrany, którego ukochała moja dusza. Und der 3. Vers aus dem Buch der Psalmen. I 3. wiersz z Księgi Psalmów. Psalm 2. Psalm 2. Den letzten Teil von Vers 7. Du bist mein Sohn. 7. wiersz, 2. część. Synem moim jesteś. Diese 3 Verse sind in Erfüllung gegangen in diesem Ausruf Gottes an seinen Sohn. Te 3 wiersze znalazły swoje wypełnienie w
Panu Jezusie, w tym, gdy Bóg to o nim powiedział. Das ist sehr beeindruckend, dass die Stimme dann danach sagt, ihn hört. I to jest, to też robi na nas wielkie wrażenie, że jest tutaj ten dodatek, jego słuchajcie. Ein treuer Jude hätte auf Mose gehört. Wierny Żyd słuchałby Mojżesza. Ein treuer Jude hatte auf Elia gehört. Wierny Żyd słuchałby Eliasza. Aber hier sagt der Vater, ihn hört. Ale tutaj ojciec mówi, jego słuchajcie. Uns darf bewusst sein, dass wir ihn hören sollen. I to nam uświadamia, że powinniśmy jego słuchać. Und die Schrift sagt direkt danach, und als die Jünger es hörten. I dalej czytamy, a gdy to usłyszeli uczniowie, dann fielen sie auf ihr Angesicht und fürchteten sich sehr. Upadli na twarz swoją i zatrwożyli się bardzo. Wenn wir Gottes Stimme hören, dann dürfen wir auf unser Angesicht fallen. Gdy słyszymy Boży głos, to możemy paść na swoje oblicze. Dann sind wir beeindruckt von der Heiligkeit und Herrlichkeit Gottes. Jesteśmy pod wrażeniem świętości i wspaniałości Bożej. Dann darf uns wirklich Gottes Furcht erfüllen. I ten, ta, ten Boży, ten bogobojność może nas wypełniać. Diese Belehrung hatte Petrus gelernt und verstanden. To pouczenie Piotr zrozumiał i nauczył się tego. Aber wie gütig ist, wenn wir auf unseren Knien liegen und Angst haben. Ale jak, gdy jesteśmy na naszych kolanach i mamy tą bojaźń. Wenn du wirklich unter dem Eindruck liegst, dass Gott dich anspricht. Gdy masz to wrażenie, że to Bóg do ciebie mówi. Dann macht uns der siebte Vers noch einmal gut. To siódmy wiersz pociesza i pokrzepia nas. Du liegst unter einer großen Not. Bo gdy jesteś w tej wielkiej biedzie, możesz przeczytać. Dann sagt Jesus, da sagt der Vers 7 und Jesus trat herzu und rührte sie an. To czytamy i przystąpił Jezus i dotknął się ich. Er legt gleichsam seine Schultern über deine, seine Hand über deine Schultern. On jakby obejmuje cię swoją ręką. Er rührt sie an. Dotknął się ich und fängt an zu sprechen. I powiedział: Steht auf. Wstańcie. Wenn du da niederliegst, dann sollst du aufstehen und hier steht direkt danach, fürchtet euch nicht. Jak leżysz, to masz wstać i jest dodane i nie lękaj się. Irgendwie haben wir den Eindruck, dass wir diese Worte nötig haben. I możemy mieć takie wrażenie, że te słowa są nam potrzebne. Wie viel Furcht mögen wir haben? Bo ileż strachu może w nas być? Was um uns herum passieren mag? Cokolwiek się wokół nas dzieje. Welchen Einflüssen sind wir ausgesetzt? Na jakie, na co jesteśmy wystawiani każdego dnia? Wie viele Fragen können wir nicht beantworten? Jak wielu pytań nie jesteśmy w stanie, na wiele pytań nie jesteśmy w stanie dać odpowiedzi? Lass uns dieses Wort einfach nochmal lesen. To przeczytajmy jeszcze raz to słowo. Steht auf, fürchtet euch nicht. Wstańcie i nie lękajcie się. Als sie aber ihre Augen erhoben, a podniósłszy oczy swe, was ist das schön? Sie waren gehorsam, sie haben die Augen aufgerichtet. Widzimy, że tu byli posłuszni, podnieśli swoje oczy. Das ist ein Ausdruck, den wir häufig finden in der Schrift. To jest wyrażenie, które często widzimy, czytamy w Biblii. Wenn wir unsere Augen nicht mehr auf die Erde richten, sondern nach den Himmel richten. Bo nasze oczy mamy kierować nie na ziemię, ale do góry. Das ist der Ort da, wo der Herr herkommen wird. To jest miejsce, z którego Pan przyjdzie. Dann lass uns da noch dran erinnern. Er kommt wieder. To przypomnijmy sobie to jeszcze raz. On przyjdzie znowu. Und was lesen wir hier? I co czytamy dalej? Da sahen sie niemand als Jesus allein. Nikogo nie widzieli, tylko Jezusa samego.